Szanowni Państwo, mam zaszczyt być ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Szwecji. Szwecja jest jednym z najważniejszych partnerów Polski na północy Europy i w regionie Morza Bałtyckiego. Ambasador jest najwyższej rangi dyplomatą w kraju urzędowania. Ambasador musi godnie reprezentować swój kraj. Musi zdobyć zaufanie i szacunek w kraju urzędowania, ale również wśród korpusu zagranicznego, dyplomatycznego. Ambasador musi zbudować świetną sieć kontaktów w kraju urzędowania po to, żeby dobrze promować interesy Rzeczypospolitej Polskiej. Jako przykład niech posłuży moje spotkanie z królem Szwecji Karolem XVI Gustawem. Miałam możliwość krótkiej rozmowy i podczas tej rozmowy opowiedziałam królowi o skali zaangażowania Polski, całego polskiego społeczeństwa, rządu w pomoc humanitarną i militarną Ukrainie i uchodźcom wojennym z Ukrainy. Następnego dnia koledzy przekazali mi, że podczas spotkania z wysokiej rangi delegacją jednego z państw unijnych król rozpoczął swoje spotkanie od wyrażenia uznania dla polskiego rządu, całego polskiego społeczeństwa za ogromne zaangażowanie w pomoc Ukrainie. Ambasador również musi być świetnym menedżerem. Musi umieć zorganizować pracę ambasady, musi umieć pracować ze swoim zespołem. Musi jasno komunikować cele i zadania. Również ambasador powinien być bardzo kreatywny. Każdy kraj urzędowania ma swoją pewną specyfikę, którą należy wykorzystać do jak najlepszego promowania interesów Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku Królestwa Szwecji to są na przykład nowe technologie. I ja jestem takim typowym covidowym ambasadorem. Przyjechałam podczas pandemii, ale myśmy z moim zespołem nie zmarnowali tego czasu. Myśmy cyklicznie organizowali webinaria, które koncentrowały się na sektorach innowacyjnych. Wypromowaliśmy na przykład kobiety w fintechu, w sektorze innowacyjnym. I to było też ogromne zaskoczenie, że dla strony szwedzkiej, że Polki odnoszą ogromne sukcesy na całym świecie właśnie w tym innowacyjnym sektorze. Zorganizowaliśmy webinarium na temat sztucznej inteligencji. I to było niezwykle interesujące również dla naszych partnerów szwedzkich, ponieważ jak się okazuje, my Polacy jesteśmy w czołówce w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję. Więc ważne jest, żeby ambasador znajdował takie nisze, czyli tam, gdzie można wzmocnić współpracę i dla dobra Rzeczypospolitej, dla dobra własnego kraju. Praca ambasadora to pełna dyspozycyjność również w dni wolne od pracy. Ja zaczynam swój dzień od bardzo wczesnych godzin porannych i kończę bardzo późno wieczorem. Mniej więcej mój dzień to jest między 12-14 godzin pracy. Spotykam się również z działaczami polonijnymi. Spotykam się również na uniwersytetach ze studentami. Biorę udział również w organizowanych przez kraj urzędowania świętach państwowych, różnych uroczystościach. Ale my również jako ambasada organizujemy w kraju urzędowania nasze państwowe uroczystości, nasze święta, jak na przykład 3 maja. I tu chciałabym podkreślić, że skuteczność ambasadora potwierdzana jest rangą gości, którzy uczestniczą w naszych świętach narodowych. My mieliśmy możliwość goszczenia zarówno w ubiegłym roku online marszałka parlamentu szwedzkiego, drugiej osoby w państwie. W tym roku fizycznie mieliśmy zaszczyt gościć marszałka na naszej uroczystości 3 maja w ambasadzie. Marszałek zrobił wyjątek dla ambasady polskiej. Niezwykło robić takich wyjątków dla innych ambasad. W swoim wystąpieniu podkreślił
ogromny wkład i ogromne zaangażowanie Polski w pomoc militarną i humanitarną Ukrainie i zaangażowanie całego społeczeństwa w pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy. I to był bardzo ważny sygnał, nie tylko dla partnerów szwedzkich, dla polityków, środowiska biznesu, ale również dla zagranicznego korpusu dyplomatycznego. Szanowni Państwo, każdy ambasador ma świadomość, że Służba Rzeczypospolitej Polskiej wymaga pełnego zaangażowania, gotowości, bardzo często kosztem życia rodzinnego i prywatnego.